Dzień dobry, z tej strony Paulina i podcast W Świecie Słów. Jeśli jesteście przed obiadem, to wydaje mi się, że dzisiaj będziecie mieć przeciwieństwo cheat day, czyli diet day, bo raczej nie przełkniecie nic po tej historii, no chyba, że macie taki mocny żołądek jak ja, spoko, luz, nie ma problemu. Ale proszę Państwa, jeśli są wśród nas weganie bądź ortodoksyjni wegetarianie, a także miłośnicy zwierząt, zwłaszcza psów, to nie polecam, bo dzisiaj będzie grubo. Jeśli chodzi o znęcanie się nad zwierzętami i różne takie makabryczne rzeczy, to będzie grubo. Także żegnam, nerka, a ci co zostają, to będę mówiła dzisiaj o Catherine Knight. Czy słyszeliście o tej pani? Dosyć sławna, niesławna australijska morderczyni, która jako pierwsza w historii Australii otrzymała karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jako pierwsza kobieta. W ogóle, kiedy ja myślę Australia, to wyobrażam sobie jadowite pająki, jadowite owady, jadowite wszystko. Wszystko tam jest jadowite. I węże wychodzą z klozetów i z sufitów spadają jakieś śmiercionośne roztocza i generalnie jest strasznie. I do tej grupki strasznych stworzeń, oczywiście tak, z wyjątkiem, jest jedna pozytywna rzecz w Australii. To są kangury. Co prawda kangur też ci może wpierdolić, bo podobno są bardzo bitne i uwielbiają się boksować, no ale są za to bardzo ładne i sympatyczne. Widzieliście kiedyś, jak kangur siedzi na ogonie? To jest niesamowite. Ten ogon jest jak piąta kończyna. Jest tak umięśnione, że normalnie trzyma cały ciężar kangura. Więc poza kangurami to tam ogólnie jest śmiercionośne wszystko i do tej listy śmiercionośnych wszystkich paskudnych rzeczy, dopisujemy jeszcze tę panią, Catherine Knight. Ona urodziła się i wychowała w takim dość niekonwencjonalnym domu. Można by było rzec, że w dysfunkcyjnym środowisku. Jak czasem się zastanawiamy, co tworzy mordercę, prawda? To zastanawiamy się, czy tworzy go środowisko rodzinne, miejsce, w którym się wychował, rówieśnicy, prawda? Albo może w ma na to największy wpływ genetyka, to co jest w nim już wdrukowane. Kiedy się tak zastanawiamy, to przeważa jedno albo drugie. W przypadku Catherine Knight obie te rzeczy jednocześnie, bo zarówno miała zjebane dzieciństwo, miała mega patologiczną rodzinę, ale też w genach miała niezły syf. I tak, jej matka, Barbara Rowan, nie wiem jak to się czyta, z domu Thorley wyszła za mąż za Jacka Rogana, niech będzie Rogana. Jej mieszkała z nim w małym miasteczku w Aberdeen, w Hunter Valley, w Nowej Południowej Walii. Miasteczko znane było z dwóch rzeczy. W zasadzie z jednej, bo z rzeźni i z przemysłu mięsnego. Barbara i Jack doczekali się czterech synów i wtedy Barbara zaczęła przyprawiać rogi Jackowi. Zaczęła się spotykać z Kenem Knightem, który był w ogóle przyjacielem i współpracownikiem jej męża. Więc taki bardzo klasyczny romans, wręcz banalny. Ponoć Jack pił i miał problem z hazardem, ale zmienił stryjek siekierkę na kijek, bo Ken był jeszcze gorszy. W ogóle to miasteczko było na tyle konserwatywne, że kiedy wyszło na jaw, że Barbara gzi się z Kenem Knightem, cudzołoży, to wybuchł niezły skandal i kochankowie musieli się wynieść. Przenieśli się do Mori. Żaden z czterech synów Barbary z nią nie poszedł. Dwaj starsi chłopcy zostali z ojcem, a dwaj młodsi synowie zostali wysłani do ciotki w Sydney. Chyba na dobre im to wyszło. Barbara miała później jeszcze czworo dzieci z Kenem, czyli w sumie ósemkę dzieci miała, urodziła. I w tym bliźniaczki urodzone w 1955 roku w Tenterfield, dokładnie 24 października. I Catherine Knight była jedną z tych bliźniaczek. Jej siostra miała na imię Joy, co jest w ogóle bardzo zabawne, bo gdyby Catherine uzyskała imię Joy i zrobiła to, co zrobiła, to byłoby to bardzo ironiczne. No bo Joy oznacza radość. Nic, co Catherine zrobiła w swoim życiu, nie było radosne. Kiedy w 1959 roku umarł Jack Rogan, to dwaj starsi chłopcy, którzy z nim mieszkali, zamieszkali z Barbarą i z Kenem. No i tak jak mówiłam, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Ken Knight też był alkoholikiem i był niezłym skruwielem. Otóż stosował otwarcie przemoc, zastraszenie wobec swojej żony i gwałcił ją do 10 razy dziennie
i to na oczach dzieci. Barbara z kolei często opowiadała córkom intymne szczegóły z życia swojego seksualnego i tego, jak bardzo nienawidzi mężczyzn i seksu. No hello Barbara, ogarnij się, już raz odeszłaś od męża, to drugi raz też możesz, tak? A nie siedzisz i narzekasz i dajesz się bić. I na tyle się dawała bić, że chodziła z siniakami i bliznami tak często, że dzieciaki przestały w ogóle zwracać na to uwagi. To było normalne. I co gorsze, dzieci połączyły w głowie seks z przemocą, co na pewno ich skrzywi nieźle w przyszłości. Pewnego razu Catherine, kiedy już była nastolatką, poskarżyła się matce, że jeden z jej partnerów chce, aby wzięła udział w akcie seksualnym, którego nie chce wykonywać. No nie wiem, do czego ją tam namawiał. W każdym razie poskarżyła się matce, a mamusia powiedziała jej, że ma to znieść i przestać narzekać. Jakby mężczyzna chce, to mu to daj. Poza tym Catherine była napastowana seksualnie przez kilku członków swojej rodziny, nie przez ojca, ale przez przyrodnich braci i to trwało aż do wieku 11 lat. Te wydarzenia, to molestowanie zostało potwierdzone przez innych członków rodziny, więc prawdopodobnie jest to prawda. Ponadto rodzice bili dzieci na zmianę, a w domu nad drzwiami wisiała dyscyplinka. Być może młodsze pokolenie nie wie, czym jest dyscyplinka i całe szczęście. Moje pokolenie w zasadzie też już nie miało, ale pokolenie moich rodziców miało takie dyscyplinki. To wisiało koło drzwi albo w kuchni na jakimś widocznym miejscu. I to zwykle był pasek, skórzany pasek albo jakiś, nie wiem, sznur czy cokolwiek, coś do bicia. I kiedy dzieciaki były niegrzeczne, to działało to jako straszak. Rodzic spojrzał na to i dzieciak już wiedział, że jeśli nie przestanie, to zaraz zostanie w dupę. No świetne wychowanie poprzez terror. Tyle powiem. Poza siostrą bliźniaczką, z którą Kate była bardzo blisko, naprawdę one trzymały się razem, choć tłukły się, aż leciały kudły. Non-stop się kłóciły, awanturowały, biły. To były takie dziewczyny, które naprawdę siały postrach w całej szkole, ale mimo wszystko się kochały, tak? Poza tą siostrą, jedyną osobą, z którą Kate była blisko, to był jej wujek Oscar Knight. On był mistrzem jeździectwa i świetnie się dogadywali, pewnie nawet go kochała. Była naprawdę zdruzgotana, kiedy Oscar popełnił samobójstwo w 69 roku i nadal utrzymuje, bo ona nadal żyje, że odwiedza ją jego duch. Crazy. Tak czy inaczej, rodzina wróciła do Aberdeen właśnie w 69 i dziewczyny zaczęły chodzić do szkoły średniej w Muswell Brook. Kate była samotnikiem, do tej pory jest pamiętana przez kolegów z klasy jako tyran, jako taki bully, który znęcał się nad mniejszymi dziećmi. Co najmniej jednego chłopca w szkole zaatakowała bronią i raz została raniona przez nauczyciela, który... Uwaga, jak się później okazało, działał w samoobronie. Obie siostry chodziły wszędzie razem, pomimo tego, że się ciągle tłukły, to kiedy jedna miała kłopoty, to druga znajdowała się od razu obok niej i pomagała jej w biciu. Stawała też w obronie siostry. Dla kontrastu, kiedy Catherine nie była wściekła, to była całkiem wzorową uczennicą, zdobywała nagrody za dobre zachowanie. Co prawda była analfabetką, co w tych czasach w zasadzie nie było niczym jakimś niezwykłym, ale po ukończeniu szkoły w wieku 15 lat, nie umiejąc czytać i pisać, to nie miała za dużo możliwości kariery przed sobą. Zatrudniła się w fabryce odzieży, gdzie zajmowała się wykrojami materiałów i dwa razy podchodziła do rozmowy kwalifikacyjnej, do jakiegoś testu, do miejsca, które sobie wymarzyła. Bo mała Kate mierzyła wysoko. Tak się mówi, że mierz wysoko, masz prawo marzyć, a kiedy czegoś bardzo chcesz, to cały wszechświat zrobi wszystko, żeby ci to dać. I Kate marzyła i mierzyła wysoko. Otóż Kate pragnęła znaleźć pracę w rzeźni. I dwa razy podchodziła do egzaminu, do tej rzeźni. Pierwszy raz nie zdała i w końcu udało jej się za drugim razem, kiedy miała 16 lat, czyli po roku starania się o tę pracę. Dostała pracę w miejscowej rzeźni, a dokładnie w tak zwanym awful room, czyli podłym miejscu, podłym pokoju, strasznym pokoju. I tam zajmowała się krojeniem podrobów, ale to jeszcze nie było to. Ona bardziej marzyła o tym, żeby być na początku całego procesu wytwarzania mięsa. Chciała być przy
rzezi. W wolnych chwilach chodziła tam, gdzie dokonywano tej masakry na świniach i przyglądała się całemu procesowi. I wszyscy pracownicy myśleli, o, ta dziewczyna, ona uczy się, ona się przygląda, żeby wiedzieć, jak to się robi. Ale kiedy w końcu dostała tę pracę i przeszła na początek tego procesu, to zamiast robić to szybko i tak w miarę humanitarnie, bo tam zabijali jednym szybkim ruchem, podrzynali szyję zwierzaka i po kilku sekundach czy minutach już był martwy, to ona zamiast poderżnąć gardło jednym szybkim ruchem, to dźgała to zwierzę, podcinała na przykład jakąś tam drobniejszą arterię i patrzyła, jak to zwierzę powoli się wykrwawia. W każdym razie szybko awansowała na trybowanie, to oznacza w języku fachowców usuwanie z surowego mięsa wszystkich takich niepożądanych części, czyli kości, skóry, nadmiaru tłuszczu, włókien różnych, ścięgien, chrząstek i tak dalej, jeszcze przed obróbką. I to sprawiało, że tak przygotowane mięso jest delikatniejsze w smaku, jest smaczniejsze i przyjemniejsze w jedzeniu, no powiedzmy. Poza tym w ramach tego awansu otrzymała jeszcze od szefa zestaw noży rzeźniczych. No to było tak jakby Wigilia przyszła wcześniej w tym roku. Była przeszczęśliwa, uradowana i podkradała te noże, przynosiła je sobie do domu i w domu układała je, obserwowała, patrzyła na nie, podziwiała je. W końcu powiesiła je nad łóżkiem i jak sama powiedziała, trzymała je tam, żeby się zawsze przydały, gdyby ich potrzebowała. I zwyczaj ten kontynuowała aż do swojego uwięzienia. Wszędzie, gdzie mieszkała, wieszała nad łóżkiem swoje piękne noże. W ogóle w pracy była doceniana, bo choć miała temperament i miała charakterek, to jednak była silną kobietą bardzo. Była wysoka i była duża. Nie była gruba, ale była taka solidna, solidnie mocno zbudowana. Miała też wielkie ręce, jak bochny. I była bardzo, bardzo silna. Jak się za niedługo zresztą przekonacie, jak bardzo była silna. I w pracy właśnie schodzili jej trochę z drogi. Jak się później okazało, po badaniach psychiatrycznych, Catherine miała osobowość typu borderline. Taką osobowość miała również na przykład Marilyn Monroe. No i wiemy, że Marilyn Monroe zabiła tylko siebie, a nie kogoś innego, choć to też jest kwestia dyskusyjna, powiem wam. W każdym razie dosłowne tłumaczenie tego pojęcia to osobowość z pogranicza. Jakiego pogranicza? Otóż pogranicza zaburzeń psychotycznych, czyli schizofrenicznych i zaburzeń neurotycznych, czyli nerwic. I oni są tak właśnie na granicy tych dwóch stanów, chociaż stan emocjonalny tych osób nieustannie się zmienia, to jednocześnie, paradoksalnie, ten stan psychiczny jest stabilny. I to się bardzo ładnie określa jako stabilna niestabilność. Generalnie jest to osobowość chwiejna emocjonalnie i żeby osobę do tego typu zakwalifikować, to ta osoba musi wykazywać pewne cechy. Między innymi takie cechy są sprawdzane jak niejasność dotycząca obrazu własnej osoby. To jest taki dosyć mocno zaburzony obraz samego siebie, zniekształcony. Widzimy siebie w krzywym zwierciadle i mamy też totalnie niestabilne poczucie własnej wartości. Jednego dnia taka osoba borderline budzi się i czuje się po prostu świetnie, ma świetną fryzurę, świetnie wygląda, podobam się sobie, jest super, a drugiego dnia myślę, że nic mi się w sobie nie podoba, jestem paskudna, obrzydliwa, bardzo mocno to przeżywają, że się sobie nie podobają i też, że jestem do niczego się nie nadaję, nic nie znaczę, więc nic poczucie własnej wartości. Do tego jeszcze brak precyzyjnych celów i preferencji, również seksualnych. Takie osoby non-stop eksperymentują i poszukują siebie, ale jakby ich zapytać na rozmowie kwalifikacyjnej, co chcesz robić za 5 lat, jak sobie to wyobrażasz, to nie mają pojęcia, bo to się po prostu zmienia w zasadzie z dnia na dzień. Nie potrafią też trzymać się jednego planu z dłuższą perspektywą, po prostu się wypalają albo zmieniają zdanie. Ponadto angażują się w dosyć intensywne i jednocześnie niestabilne związki,
w których jest pełno kryzysów emocjonalnych, pełno kłótni, jest mnóstwo takich bodźców skrajnych. Takie osoby często mają myśli samobójcze, samookaleczają się lub w ogóle działają w ten sposób, żeby się zabić. Cały czas czują pustkę wewnętrzną. Podejmują też takie rozpaczliwe wysiłki w celu zapobieżenia realnemu lub wyimaginowanemu porzuceniu. Niesamowicie boją się tego, że ktoś ich porzuci. Potencjalnie, nawet jak nie ma najmniejszych dowodów na to, że ktoś myśli o porzuceniu, to oni się tak strasznie tego boją. Tworzą te wszystkie problemy jakby w swojej własnej głowie. Do tego jeszcze te związki są niestałe i często osoba, z którą są, jest idealizowana albo wręcz przeciwnie, jest dewaluowana, tak absolutnie i całkowicie. Ludzie tacy są impulsywni w działaniu, zwłaszcza w działaniach ryzykownych, niebezpiecznych dla siebie, czyli życie seksualne, jakieś takie rozwiązłe, zmiana partnerów, stosunki bez zabezpieczenia. Do tego jeszcze może to być wydawanie pieniędzy, takie bardzo spontaniczne, kupowanie różnych rzeczy, używanie substancji psychoaktywnych czy nadużywanie leków, ryzykowne prowadzenie samochodu, obżeranie się. Do tego jako wisienka na torcie to jest jeszcze silny gniew, który jest totalnie nieadekwatny do sytuacji, brak kontroli nad tymi wybuchami gniewu, myśli o charakterze paranoidalnym, objawy dysocjacyjne, przewlekłe uczucie pustki i nicości. Więc ta definicja, ukuta w ogóle przez Roberta Knighta w XX wieku, oni absolutnie nie są ze sobą spokrewnieni, ale przypadek, Robert Knight opisał osobowość typu borderline, a Catherine Knight jest borderline. Nie sądzę. Knight po raz pierwszy spotyka swojego współpracownika Davida Stanforda Kelleta w 1973 roku. Kellett pił, dużo pił, a to dlatego, że pracował wcześniej na kolei i spotkały go dwa traumatyczne wydarzenia, incydenty. Najpierw jego najbliższy przyjaciel zginął na jego oczach w wypadku manewrowym, a później David uratował rannych pasażerów autobusu szkolnego, który wjechał w pociąg, czy raczej pociąg wjechał w autobus, no i zabił wtedy ten pociąg 6 dzieci. Więc udało się kilka osób uratować, ale 6 dzieci zmarła. I David nie potrafił sobie z tym poradzić. Ostatecznie stracił tę pracę, bo pił coraz więcej, wydajność spadała, no ale udało mu się znaleźć pracę w pobliskiej rzeźni w Aberdeen i tam zaprzyjaźnił się z bratem Catherine Knight. No i tak jak to często bywa, dobrzy kumple poznaje David. Catherine, siostry swojego kumpla, i zaczęli się spotykać. Spodobali się w sobie wzajemnie, głównie też przez swój wybuchowy charakter, bo David był dobrym kolesiem. Tyle, że jak się upijał, to wdawał się w bójki. I odtąd mogli to robić razem. Często, kiedy Kellett wdawał się w bójkę, to Knight się wtrącała i swoimi pięściami go wspierała jak dobra dziewczyna. Ona w ogóle była znana w Aberdeen jako osoba, która przywali każdemu w pysk, jeśli ją zdenerwuje. Miała naprawdę wybuchowy charakter. Poślubiła go w 1974 roku i ona poprosiła jego o małżeństwo. Co ciekawe, para na nabożeństwo zaślubin przyjechała na jej motocyklu. Ona kierowała, a Kellett ledwo siedział na tylnym siedzeniu. Tak był napruty. Jak tylko przybyli, to matka Catherine, Barbara, wzięła Kelleta na bok i udzieliła mu kilku rad, jak to dobra teściowa, i powiedziała mu tak: powiem ci coś o mojej córce. Lepiej uważaj, bo ona cię kurwa zabije. Zmusi ją do czegoś, zrób coś złego, a będziesz miał przejebane. Nigdy nie pomyśl nawet o zabawianiu się nią, o oszukiwaniu jej. Ona cię kurwa zabije. I tak mówiła jej matka. Dalej mówiła tak: ona ma coś poluzowanego. Ma gdzieś poluzowaną śrubę. No tak, z tego co wiemy o Catherine, to zdecydowanie miała wszystkie śrubki w głowie poluzowane. No ale że takie coś powiedziała jej matka w dzień jej ślubu swojemu zięciowi, no to pokazuje, jaka to była cudowna rodzinka. W noc poślubną zdarzyło się jeszcze takie pierwsze coś, co powinno sprawić, że David odwróciłby się na pięcie, powiedziałby: no dobra, to ja sobie pójdę, i by po prostu odszedł. Bo tak, Catherine dowiedziała się od swojej matki,
że ta w czasie swojej nocy poślubnej odbyła 5 stosunków z nowo poślubionym małżonkiem. No bo to jest takie normalne, żeby matka córce opowiadała, ile razy spała z mężem w czasie nocy poślubnej. No i takie to normalne. No a w czasie nocy poślubnej Kate z Davidem to odbyli tylko 3 stosunki. I David zmęczył się i poszedł spać. I ona siedziała i narastała w niej furia, że rodzice bzykali się 5 razy, a ona z Davidem 3. No i co zrobiła? Zaczęła go dusić. Mamrotała coś pod nosem, porównywała się z tymi rodzicami i kiedy go dusiła, to on się obudził, jakoś się wyswobodził, no ale głupek jej nie zostawił. Został z nią. Małżeństwo było bardzo brutalne, bardzo wybuchowe. Pewnego razu ciężarna Kate spaliła wszystkie ubrania i buty Keleta. Następnie uderzyła go w tył głowy patelnią, po prostu dlatego, że wrócił zbyt późno do domu z zawodów wrzutki. To było tak, że on poszedł na te zawody, mieli tam jakiś zespół, drużynę, grali w te rzutki. No i minął czas, kiedy normalnie ten pub, w którym to się odbywało, zostałby zamknięty. I Kate do niego zadzwoniła i: David, gdzie jesteś? Bar już zamknięty. No i David mówi: no zaraz, jeszcze trochę, jeszcze tu siedzimy, jeszcze gramy, tak, bo doszli do finału, w ogóle brawo, David. Ona powiedziała: okej. I foch, od razu foch, nie? Kiedy on wrócił do domu, to zobaczył te podpalone ciuchy swoje i jeb, dostał patelnią. Trafił do szpitala z poważnym pęknięciem czaszki. No i w obawie o swoje życie uciekł do domu sąsiada i tam siedział w ukryciu, zanim nie wyleczył tego pęknięcia czaszki. Policja chciała oskarżyć ją, ale David wycofał oskarżenie, kiedy ta skruszona do niego przyszła. Chciała mu się przypodobać, tam słodko do niego mówiła: kochanie, wycofaj te oskarżenia. No i on wycofał je. Wtedy właśnie powiesiła noże nad ich wspólnym łóżkiem. No i ten wraca do domu, a tam piękna nowa dekoracja. No i raz obudził się na widok Kate, która stała nad jego ciałem śpiącym, tak? Otwiera oczy, a tam ona. I trzyma w rękach nóż. On przerażony, a ona zaczęła się śmiać. Och, jak łatwo byłoby cię zabić. On nigdy nie podniósł na nią ręki, a ona tłukła go, kiedy tylko miała okazję. W maju 76 roku rodzi im się pierwsze dziecko, Melissa Ann. I wtedy Kelet opuścił Kate dla innej kobiety. W końcu przeniósł się do Queensland. Widocznie nie mógł już sobie z tym wszystkim poradzić, z tą przemocą i z rozchwianiem emocjonalnym swojej żony. Ona się tak wkurzyła, że wzięła to niemowlę, które dopiero co urodziła, za nóżki i zaczęła wywijać tym dzieckiem i trząść. Po prostu jakby chciała wytrząsnąć całą swoją złość. I następnego dnia włożyła Melissę do wózeczka i szła przez miasto i tak agresywnie przerzucała wózek z boku na bok, po prostu robiła temu dziecku krzywdę. Zabrali ją do szpitala w St. Elmo's w Tamworth i tam zdiagnozowano u niej depresję poporodową. Kilka tygodni spędziła na rekonwalescencji. No i kiedy ją zwolnili, to Melissa miała 2 miesiące i wcale jej nie przeszło. Kate wcale nie przeszła złość i furia z powodu odejścia Davida. Wzięła to dziecko i położyła je na torach kolejowych. Wiedziała, że za chwilę przejedzie pociąg. I odeszła. W międzyczasie poszła do jakiegoś sklepu, ukradła siekierę, wyszła z tą siekierą na miasto i zaczęła grozić ludziom, wymachiwać tą siekierą. I ludzie tak się bali, że normalnie spieprzali przed nią. Całe szczęście. Był tam taki, przy tej linii kolejowej, włóczęga, którego nazywali Starym Tedem. No i stary Ted zbierał jakieś wiśnie, czy jabłka, czy jagody, cokolwiek tam, jedzenie zbierał. Jakieś owoce wzdłuż tej linii kolejowej, co jest w ogóle bardzo smutne. No i on odnalazł i uratował Melissę. I to zaledwie kilka minut przed przejazdem pociągu. Stary Ted nie ogarniał trochę rzeczywistości, już mu się coś tam odkleiło, bo kiedy wziął to dziecko w ręce i poszedł do miasta i pokazywał ludziom, co ma, że ma jakieś takie małe puzdereczko, małe zawiniątko, to nie wiedział, że to jest dziecko. Pytał się ludzi, czy to dziecko jest, on nie ogarniał. No ale całe szczęście Ted dzięki, że uratował to maleństwo. No i to oczywiście została aresztowana i znów przewieziona do szpitala Świętego Elma. No ale najwidoczniej wyzdrowiała. No cud się zdarzył, bo następnego dnia już mogła się wypisać. Kilka dni później
Kate zamieszkała u swoich rodziców. Pewnego dnia, i to będzie grube, wzięła Melisę i powiedziała rodzicom, że no, zaraz wrócę, muszę iść do domu i coś tam przynieść. Poszła do tego swojego domu, skąd wzięła noże rzeźnicze, nożyczki i bandaże. Normalny bagaż młodej matki, nie? Wzięła to wszystko, wzięła też dziecko i poszła do takiej młodej współpracownicy, która mieszkała niedaleko. Zapukała do niej, tyk, 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 otwiera jej syn, no i ta mówi tak, mam chorą córkę, proszę, zawieźcie mnie do szpitala. No i ta współpracownica mówi, oczywiście, nie ma o czym mówić, oczywiście, pakujemy się, jedziemy, dziecko chore, nie? Trzeba jechać do szpitala. Więc Kate mówi, dobra, przygotuj auto i podjedź po mnie, a ja muszę wpaść na chwilę do domu. No i kobieta załadowała do auta swoje dzieci, a miała ich wiele, załadowała te wszystkie dzieci, no przecież nie zostawi dzieci w domu same, nie? I podjechała po Kate. A Kate, jak to zobaczyła, to dostała po prostu spazmów. Była tak wściekła, że powiedziała, jest was tuż za dużo, muszę się kilku pozbyć. Wymachiwała nożem, jednej dziewczynce rozcięła policzek i trzymała ich po prostu jako zakładników. Poszła na podwórko i coś tam szukała. Jak się potem okazało, to wcześniej trzymała tam pistolet. Tyle tylko, że jej ojciec kilka dni wcześniej usunął ten pistolet stamtąd, przeczuwając, że Kate jest na tyle niestabilna, że może zagrozić Melisie. No i nie znalazła Kate tego pistoletu i całe szczęście, bo pewnie by to była niesamowita rzeź. Wróciła do samochodu, kazała tej kobiecie, żeby ją zawieźć do Queensland, bo już dziecko nie było chore, tak? Już nie potrzebowała szpitala. Stwierdziła, że jedzie znaleźć Keleta, tego zdrajcę, który ją zostawił z dzieckiem. No i jadą. Kobieta dosłownie przerażona. Jej dzieci są w tym samochodzie. Jadą z jakąś niestabilną babą. I co? Ta kobieta wymyśliła, że przekona Kate, aby zatrzymały się na stacji benzynowej i zatankowały. A Kate mówi, o, to nawet nieźle się składa, bo mam czek do wypłacenia. Jakby masz zakładników, nie? W ogóle whatever. I kiedy Kate wypłacała ten czek, to ta kobieta wraz z tymi dziećmi wybiegła z samochodu i ukryła się w biurze na tej stacji benzynowej. No i teraz to, co mówiłam o sile Kate, się objawi. Otóż, jak Kate to zobaczyła, jak zresztą możecie się domyślać, się wściekła. I wyobraźcie sobie, że ta baba gołymi rękami wydarła z traktora, z kosiarki, takiej dużej traktorkowej kosiarki, wydarła ostrze gołymi rękami. Czujecie to? Chciała użyć tego ostrza jako wytrychu, by dostać się do tego biura. I była po prostu w furii. Tak jak niektóre matki, kiedy czują adrenalinę, bo coś zagraża ich dziecku, są w stanie podnieść samochód, żeby uratować to swoje dziecko. Tak Kate w furii też miała nadludzką siłę, po prostu jak bestia jakaś z piekła rodem. Tyle tylko, że to ta siła pochodziła z wkurwu, a nie z pragnienia miłości, szczęścia i radości. Więc tak sobie wyobraźmy to. Mała stacja benzynowa, no scena jak z horroru, nie? W biurze matka z dziećmi, pracownik stacji, tak? Wszyscy krzyczą w niebo głosy, a ta wariatka, jak taki morderca z horroru, próbuje wejść do środka i udaje jej się wejść do środka. Wzięła młodego chłopca, zgarnęła go i przyłożyła mu nóż do szyi. Trzymała go jako zakładnika. W międzyczasie przyjeżdża policja, bo ktoś tam zadzwonił. I tak, policja nie mogła w nią strzelić, no bo mógłby być rykoszet, albo mogliby się, nie wiem, pomylić, nie trafić i ten dzieciak byłby zagrożony, więc nie mogli użyć broni. Więc co zrobili? Zaatakowali ją miotłami. No to akurat lol. Rozbroili ją wtedy. Została przyjęta do szpitala psychiatrycznego Morissette. Powiedziała pielęgniarkom w tym szpitalu psychiatrycznym, że zamierzała zabić mechanika na tej stacji, ponieważ naprawił samochód Keleta i to pozwoliło mu odjechać. Co za pierdolnięta baba, nie?
pomijając to, że nie miała wcale takiego planu, bo po drodze dopiero kobieta, jej zakładniczka zaproponowała tankowanie, to tak sobie wymyśliła, czyli ona naprawdę była chora. I w ogóle jakie tłumaczenie, że chcę zabić mechanika, bo on naprawił samochód mojego męża, którym ode mnie odjechał. Następnie, po tym jakby rzekomo według niej zabiła tego mechanika, to miała pojechać do Queensland, gdzie zabiłaby swojego męża i jego matkę. Policja poinformowała Kelleta o tym incydencie. To wiecie, co on zrobił? Zostawił swoją nową dziewczynę i przeniósł się z matką do Aberdeen, gdzie wrócił do Kate. Ja nie wiem, co ta kobieta miała w sobie, bo jak się później dowiecie, to wszyscy do niej wracali. Pomimo tych wszystkich okropności, które ona wyrządzała, tych wszystkich problemów, tych fochów, tych ataków szału, wszyscy do niej wracali. Podobno manipulowała seksem i była wręcz nienasycona w tym temacie. Ale wydaje mi się to bardzo takie proste wytłumaczenie i banalne. Nie wiem, co ona miała w sobie, ale wielu z tych facetów nie mogło bez niej żyć. Może syndrom sztokholmski, co jest dosyć popularnym teraz określeniem. Dobrze. Knight została zwolniona ze szpitala 9 sierpnia 1976 roku i miała się oddać pod opiekę swojej teściowej. Wraz z Kelletem przeniosła się następnie do Ipswich, do miasta na zachód od Brisbane i tam otrzymała pracę w zakładzie mięsnym Dinmore. Rodzina Kate w tym momencie twierdziła, że to David sprawia, że Kate staje się szalona. Nawet ta matka, która, pamiętacie, w dniu ślubu Davida i Kate powiedziała swojemu zięciowi nowemu, że ta jego nowa żona zabije go, jeśli będzie niegrzeczny, tak? I teraz cała rodzina myśli, że to David jest winny szaleństwu Kate. Mało tego, raz kiedy David podjechał pod dom rodziców Kate, żeby ją zabrać stamtąd, to matka Kate, Barbara, wyszła do niego, on miał otwarte okno i ta matka zaczęła go dusić. Co za patologia totalna. I Kate to zobaczyła przez okno. Wybiegła i swoją własną matkę za frak wciągnęła z tego samochodu i przylutowała matce w pysk, nie? To jest dopiero pato. 6 marca 1983 roku rodzi się parze kolejna córka, Natasha Marie. I w 1984 roku Knight opuszcza Kelleta. Ona jego opuszcza, co jest mega dziwne, jak do tej pory wpadała w furię, jak on ją zostawiał, albo jak w ogóle podejrzewała go o cokolwiek. No i stwierdziła w końcu, że nie chce z nim być i odeszła od niego. I przeprowadziła się najpierw do domu swoich rodziców w Aberdeen, a następnie do wynajętego domu w pobliskim Muswell Brook. To jest to samo miasteczko, do którego chodziła do szkoły. Wróciła do pracy w rzeźni na moment, ale w następnym roku uszkodziła sobie kręgosłup. Celowo uszkodziła sobie sama plecy, no i przeszła na rentę inwalidzką. I w Australii jest takie cudowne coś, że skoro jesteś inwalidą, to rząd przyznaje ci mieszkanie. To jest fenomenalne i tak powinno to w ogóle wyglądać. Jak cię nie stać, jesteś po prostu zmuszony żyć na rencie, to otrzymujesz jakąś tam pomoc od państwa. No ale tak jest w Australii. Ale pamiętajmy, że tam są też jadowite pająki, więc coś za coś. Co jest takie dosyć ciekawe, to to, że David wspominał ją, że była tak doskonałą żoną, cudowną matką i wspaniałą gospodynią domową. Tylko czasami pękała jak biszkopcik. A biszkopcik w Australii to nie jest taki biszkopt, jaki my znamy, czyli takie miękkie ciasto, które jest często bazą pod torty, ale biszkopcik to jest takie kruche ciasteczko, które właśnie pęka dokładnie tak jak Kate pękała. No, była naprawdę królową manipulacji, która sprawiła, że jej uciemiężony mąż, który był ofiarą przemocy domowej, tak dobrze się o niej wyrażał. W 1986 roku Kate poznaje 38-letniego górnika Davida Saundersa. I jako, że to jest drugi David, będę mówiła o nim Saunders po prostu, po nazwisku. Co jest ważne, to David kochał psy. Saunders kochał psy. Kilka miesięcy po poznaniu się David Saunders przeprowadza się do Kate i do jej córek, ale zachowuje swoje stare mieszkanie w Scone. I Kate się to bardzo nie podoba, bo
dlaczego on to mieszkanie sobie zatrzymał, a może ma tam kochankę, na pewno ma tam kochankę i jeździ tam i się gzi z jakimiś innymi, ale dlaczego nie sprzeda tego mieszkania, co on ma do ukrycia? No i wpadała w furię o to mieszkanie. Widocznie coś go tknęło, żeby nie rzucić wszystkiego i nie zamieszkać z Kate, tylko miał zawsze to wyjście awaryjne. On wracał do swojego mieszkania po awanturach. Krzyczała na niego, że znowu był w tym mieszkaniu i na pewno ją zdradza i won, wynoś się. I on wtedy się wynosił, jechał do tego mieszkania, a Kate jechała za nim i błagała go, żeby wrócił i przepraszała i on wracał i taki zaklęty krąg. I pewnego razu w maju 87 roku Saunder zeznał w sądzie, że oni się pokłócili. Bardzo ostro się pokłócili. I ona wyszła z domu trzaskając drzwiami. I to się jej nie zdarzało, bo ona zwykle miała to ostatnie słowo i to on wychodził z domu. Więc na początku uznał po prostu, że wariatka wyszła z domu i to wszystko, ale potem przypomniał sobie, że na zewnątrz jest jego 2-miesięczny szczeniak rasy Dingo. Wiecie, do czego zmierzam, nie? Wyszedł przed dom, martwiąc się o los tego szczeniaka i ona stała z tym szczeniakiem w rękach i z nożem przy szyi tego zwierzęcia i poderżnęła mu gardło, nie? Na jego oczach poderżnęła gardło jego 2-miesięcznemu szczeniakowi. Powiedziała mu: zobacz, co się stanie, jak kiedykolwiek będziesz mnie zdradzał. I co zrobiła później? Przywaliła mu patelnią, aż stracił przytomność. To jest mocne. Ja nie wiem, zbrodnie na zwierzętach zawsze mnie wyjątkowo dobijają. W ogóle Saunders często chodził poobijany, często chodził posiniaczony. Ludzie z pracy widzieli to, przekonywali go, żeby odszedł. Zwłaszcza jak raz pociechała go w nadgarstek. No nadgarstek jest bardzo ważny, mogła go okaleczyć bardzo poważnie. No ale on ani myślał odchodzić od Kate. W czerwcu 1988 roku Kate rodzi trzecią córkę, Sarę, i to skłania Saundersa do złożenia depozytu na dom. Knight spłaciła tę kaucję w 89, kiedy otrzymała jakieś tam odszkodowanie. Wtedy też znów się pokłócili. I tak się pokłócili, że Kate uderzyła Saundersa żelazkiem w twarz. Nie wiem tylko, czy gorącym, czy nie. A potem dźgnęła go w brzuch nożyczkami. No i on w końcu pękł, w końcu nie wytrzymał i przeniósł się z powrotem do Scone. Kiedy wrócił do Aberdeen, żeby zabrać swoje rzeczy od niej, to nie miał w zasadzie czego pakować, bo pocięła wszystkie jego ubrania. Nie wiedział, co ma zrobić. Bał się jej ogromnie. Raz udawał, że popełnił samobójstwo, biorąc prochy nasenne. No po prostu trząsł się ze strachu. Ostatecznie wziął długi urlop i zwiał, ukrył się. Kate próbowała go odnaleźć, wydzwaniała do jego znajomych, ale wszyscy mówili, że nie wiedzą, gdzie przebywa Saunders. Kilka miesięcy później Saunders wrócił do swojej córki, no bo Sara była córką Kate i Saundersa. Więc kiedy przyjechał, to dowiedział się, że ma zakaz zbliżania się do Kate i do jej córki, do ich córki. Okazuje się, że po tym, jak ten uciekł i ukrył się, Kate poszła na policję i powiedziała, że śmiertelnie boi się Saundersa, że on jej groził, że on ją bije i ona nie może wytrzymać ze strachu. I wydali zakaz zbliżania się dla niego. Co za paskudny, podły człowiek. Jeśli chodzi o podłe działania Catherine, to było jeszcze kilka takich. Na przykład raz, kiedy szła z córką, córka miała 12 lat, Melissa ta starsza, natknęły się na jakąś tam koleżankę. I Catherine rozmawiała z tą koleżanką, a to dziecko się nudziło i zwróciło na siebie uwagę matki. No pewnie mówiła: mamo, no chodź już, nudzi mi się. To Kate podeszła do dziecka, przerwała rozmowę, tak? Podeszła do dziecka, dała Melissie pięścią w twarz i wróciła do koleżanki, jak gdyby nigdy nic, kontynuowała rozmowę. A raz, kiedy Melissa była już starsza i była w barze ze znajomymi, to spóźniła się do domu. Pewnie miała wrócić, załóżmy, o 22:00. Nie wróciła, siedzi, dobrze się bawi ze znajomymi. Kate wpada do tego baru, bez słowa podchodzi do córki, łapie ją za włosy i jeb jej głową o stół w barze, następnie ciągnie ją za włosy, za kudły wyciąga ją z tego baru, wali jeszcze o drzwi auta jej głową, wrzuca ją do samochodu i zawozi do domu. Taka matka.
W ogóle to, że nikt nie zadzwonił po policję, nikt nic nie zrobił, żadna tutaj opieka społeczna się nie pojawiła. Co najtragiczniejsze w tej historii jest to, że Melissa, już teraz dorosła, wyszło wszystko na jaw. Wszyscy wiedzą o tym, że położyła Melissę na torach, że wywijała jej rączkami, nóżkami i nią samą, że znęcała się nad nią, to Melissa do tej pory ją broni. Kocha matkę i broni ją. Nie ogarniam. W 90 roku Kate poznaje Johna Chillingwortha. Już po kilku tygodniach zachodzi z nim w ciążę. John Chillingworth był 43-letnim byłym pracownikiem rzeźni. No i doczekują się chłopca. Nazywają go Eric. Pierwszy syn nie pozwoliła Johnowi wprowadzić się do domu. Akurat w tym czasie jej matka zmarła, nie świeć Panie nad jej duszą, i dostała dom rodziców w spadku. No i wprowadziła się tam, zrobiła renowację. Była myśliwym, więc miała też fach w ręku. Świetnie skurowała króliki, zatem wprowadziła zmiany w tym domu, dekorując wszystkie ściany i sufity różnymi pierdołami. I tak, na ścianach pojawiały się maczety, jakieś stare, zardzewiałe pułapki na zwierzęta, skórzane kurtki, stare buty, grabie i widły, wszędzie po prostu to wisiało. Do tego jeszcze skóry zwierząt, czaszki, poroża, rogi, trofea różne, jakieś odcięte ogony. To wszystko wisiało wszędzie i nie było ani kawałeczka przestrzeni, która byłaby pusta. I związek Kate z Johnem Chillingworthem skończył się po 3 latach. W międzyczasie jeszcze rozbiła jego sztuczną szczękę, tylko nie wiem, czy wtedy, kiedy miał ją w ustach, czy kiedy ją wyjął. Co byłoby bardzo dziwnym pytaniem, ale w przypadku Kate to nie jest wcale dziwne pytanie, bo mogło się zdarzyć i tak, i tak. I też związek się skończył, kiedy Kate zakochała się ponownie. Tym razem w Johnie Price'ie. I John Price nosił sympatyczny pseudonim Pricey, czyli cenny albo kosztowny, sympatyczne przezwisko. Nosiła wtedy koszulki z Tweetim, chyba widziałem kotecka, i chodziła do klubów, gdzie tańczyła, i tam właśnie Johna poznała. John urodził się 4 kwietnia 55 roku i był ojcem 3 dzieci, które miał z byłą żoną Colleen. Aktualnie byli w separacji, kiedy Kate miała z nim romans. Podobno był świetnym facetem, lubianym przez wszystkich, którzy go znali. Jego własne małżeństwo zakończyło się w 1988 roku i jego żona oddała mu dom. Szanowała go, lubiła go. Po prostu się rozstali, bo coś tam między nimi nie trybiło, ale właśnie wzięli separację, nie wzięli rozwodu i rozstali się w bardzo dobrych stosunkach. 2-letnia córka Price'a została z byłą żoną, a 2 starszych dzieci mieszkało z nim. Price doskonale zdawał sobie sprawę z reputacji Kate Knight, gdy się wprowadzała do niego w 1995 roku, ale pewnie myślał, że ją zmieni, że to on będzie tym, który ją naprostuje. Z pewnością. To już będzie kulminacja dzisiejszej historii, więc zważcie na to. Jego dzieci na początku jej za bardzo nie lubiły, ale w końcu się przekonali do niej i polubili ją, whatever. On w ogóle zarabiał bardzo dużo pieniędzy, pracował w lokalnych kopalniach i poza takimi gwałtownymi kłótniami, które na początku jeszcze urozmaicały ten związek, to ich życie było bukietem róż. I to jest cytat. W 1998 roku Kate bardzo chciała wyjść za mąż za Price'a i on jej odmówił. Po pierwsze dlatego, że nie miał rozwodu z Colleen, a po drugie dlatego, że po prostu nie chciał. Więc co robi Kate w takiej sytuacji? Kradnie mu pieniądze i kupuje sobie pierścionek zaręczynowy. A co? Nie chcesz, to se sama ciebie wezmę za męża. To wkurzyło zarówno jego dzieci, no bo okradła tatusia i kupiła sobie pierścionek, w ogóle co za wariatka, ale też wkurzyła jego. Nadal nie chciał się z nią ożenić, a ona robiła mu coraz większe sceny. Była zazdrosna o byłą żonę, była zazdrosna o jego testament, w którym wcale jej nie ujmował, tylko swoje dzieci, jak on śmiał. I w odwecie za to wszystko nagrała na wideo pewne przedmioty. Przedmioty, które on rzekomo ukradł z pracy. I wysłała tę taśmę do jego szefa. Te przedmioty to były jakieś przeterminowane zestawy medyczne, które jego firma
wyrzuciła do śmieci. I on po prostu zobaczył, o, wyrzucone coś na śmieci. Nie wiem, czy to były bandaże, jakieś gazy, no cokolwiek, tak? Ale było to wyrzucone do śmieci. Zobaczył to i stwierdził, a wezmę, bo się zmarnuje, wezmę. Jakby nie zrobił nic złego, tak? Tyle tylko, że jego szef uznał to za kradzież. I wyobraźcie sobie, że Price został zwolniony z pracy, którą wykonywał przez 17 lat. Nawet odebrano mu te lata z emerytury. I nie dostał emerytury. Czujecie to? Wszystko przez Kate, zawistną, zawziętą, podłą babę. Tego samego dnia Pricey wyrzucił ją z domu. Bardzo dobrze. Ona wróciła do swojego domu, a wieść o tym, co zrobiła, rozeszła się lotem błyskawicy po całym mieście. Tyle tylko, że kilka miesięcy później Price do niej wrócił. Aj, Boże. Idiota. Idiota. Po prostu podpisał na siebie wyrok. Nie pozwolił jej wtedy zamieszkać ze sobą, ale byli razem. Coraz częściej się kłócili. Większość przyjaciół Price'a stwierdziła, słuchaj stary, ona nie jest dobra dla ciebie, weź się, ogarnij, odejdź od niej. I w pewnym momencie już byli tak zmęczeni tą sytuacją, że nie chcieli mieć z nim nic wspólnego, dopóki on pozostawał z nią w związku. Przyjaciele czuli, że ona mu w końcu zaszkodzi, że coś złego się tutaj zdarzy. Raz nawet uciekł do sąsiadów po tym, jak zaatakowała go nożem rzeźniczym w 2000 roku w klatkę piersiową i w końcu uciekał do tych sąsiadów, ukrywał się u nich. No i mamy 29 lutego 2000 roku, czyli całkiem nie tak dawno temu. Price zatrzymał się w drodze do pracy przed sądem w Scone i zawnioskował o zakaz zbliżania się Kate do niego i do jego dzieci. Jeszcze w ogóle w międzyczasie spotkał się Price z Davidem, czyli z pierwszym mężem Kate, i zgadali się panowie, że Kate jest pierdolnięta. I wtedy Price przyznał się Davidowi, że boi się jej agresji, boi się o swoje dzieci przede wszystkim. A ona sama swojemu bratu Kennethowi 5 miesięcy wcześniej powiedziała, że zabije Price'ego, ale ujdzie mi to na sucho, bo uznają mnie za szaloną. Dzień przed całym tym zajściem Catherine jedzie do swojej siostry bliźniaczki Joy po kamerę wideo, którą zostawiła kilka miesięcy wcześniej. Przyjeżdżał mówi, dawaj kamerę, co było dosyć dziwne, bo takie niespodziewane dość. Następnie z tą kamerą pojechała do swojej córki Nataszy i odpaliła tę kamerę. Nagrała scenę, na której bawi się ze swoją wnuczką. W pewnym momencie Kate patrzy w oko kamery i mówi: kocham wszystkie moje dzieci. Mam nadzieję, że jeszcze was kiedyś zobaczę. Weird. Następnie robi różne komentarze, tam gada tak, jakby albo miała w planach się zabić, albo Pricey jej zagrażał i miałby ją zabić. To wyglądało jak taki prymitywny testament. Wplatała różne rzeczy w swoje rozmowy z tymi dziećmi. A co najdziwniejsze, rozpięła koszulę i pozwoliła swoim wnukom bawić się jej piersiami. Bardzo normalna rzecz, spędzanie wartościowego czasu z babcią. Babcia odsłania biust i mówi, bawcie się moimi sutkami, nie? Po prostu ja pierdolę. I to wszystko na kamerze, nie? Następnie wzięła Nataszę do chińskiej knajpy, co też się nigdy nie zdarzało, i powiedziała jej, chcę, aby ten wieczór był wyjątkowy. Zostawiła dzieci u Nataszy, bez ciuchów na zmianę, bez niczego ze sobą, po prostu zostawiła te dzieci i Natasza wyczuła, co się święci. Powiedziała matce tak, mam nadzieję, że nie zabijesz Price'ego i siebie. Kate zostawia dzieci u Nataszy i jedzie sobie w pizdu. Po drodze zajeżdża do Ciucholandu, gdzie kupuje seksowną, używaną czarną bieliznę. What? Kto kupuje bieliznę w Ciucholandzie? Przyjechała do Price'ego, kiedy jego nie było w domu, i wysłała jego dzieci do Colleen, do ich matki, i zniknęła. Pricey w tym czasie tak był w pracy, powiedział swoim współpracownikom, jeśli nie przyjdę jutro do pracy, to znaczy, że Kate mnie zamordowała. Współpracownicy próbowali go namówić do tego, żeby jednak został, albo żeby poszedł do któregoś z nich spać, w ogóle stary, ona jest jebnięta, ty weź, uważaj na siebie i tak dalej. Ale Pricey nie chciał do nikogo iść, nie chciał zostawać w pracy, bo bał się, że jeśli on się nie pojawi, to Kate zajmie się jego dziećmi i zrobi im krzywdę. Więc wrócił do domu, zobaczył, że dzieci nie ma, że są matki, poszedł do sąsiada. I tam siedział do około 23:00, wrócił do domu, wziął prysznic, pooglądał trochę telewizji
i poszedł spać. Kiedy spał, to Kate weszła do domu, rozebrała się do tej czarnej, seksownej bielizny z ciucholandu, stała przed telewizorem kilka minut i obudziła Price'a. Uprawiali seks, bardzo normalna sprawa. No i facet zasnął po tym seksie. A ona później dźgnęła go nożem 37 razy. Według patologów facet obudził się w trakcie tego dźgania. Próbował zapalić światło i zwiać. Wstał z łóżka nawet, wyszedł do drzwi frontowych, nawet wyszedł przez te drzwi frontowe, ale albo się potknął i wpadł z powrotem do domu, albo to ona go, co myślę, że to jest bardziej prawdopodobne, że ona go wciągnęła z powrotem do domu i umarł, wykrwawiając się na podłodze w przedpokoju. Wiemy to wszystko z badań krwi, całą tę trasę jego ucieczki można było odtworzyć. Dom był zalany krwią. Scena jak z horroru. Podobno policjanci, którzy weszli do tego domu i zobaczyli to wszystko, nie mogli się ogarnąć. Niektórzy odeszli z policji, inni wiele lat się leczyli. Wcale się nie dziwię, no była to trauma. No tak czy inaczej, plam krwi było mnóstwo, a największa plama krwi była w przedpokoju. To była kałuża o wielkości 1 na 2 metry. Ta kałuża była tak wielka, że ta krew nie okrzepła nawet. Była nadal płynna. No a krew dosyć szybko krzepnie, nie? Po tym morderstwie, kiedy to dźgała go z przodu i z tyłu, dźgnęła go w lewą, w prawą nerkę, przecięła mu aortę, wszystkie organy były pociachane w mniejszym lub większym stopniu, to po tym morderstwie Kate poszła pod prysznic, wykąpała się, wzięła jego kartę do bankomatu, pojechała do miasta i wypłaciła $1000. I to w sumie bardzo dobrze się stało, bo dzięki temu nie było tutaj opcji, że zrobiła to jakoś w szoku, w fazie totalnego zamroczenia i tak dalej, no bo miała plan i miała motyw. Osoba, która jest w fazie jakiegoś szaleństwa, to nie myśli w taki metodyczny sposób, że wezmę jego kartę, pojadę do miasta, wypłacę pieniądze, nie? To jest już taka czynność, którą robi się celowo, prawda? Także wiedziała, co robi, miała motyw, zajebiście, dożywocie. Kate obdarła go ze skóry w jednym kawałku. Używała do tego różnych noży. Zostawiła jeden kawałek skóry z blizną po ranie, którą ona mu zadała wcześniej. Powiesiła następnie tę skórę, ten kostium czy strój na haku koło wejścia do salonu. I wyobraźcie sobie, że to była tak skrupulatna robota, tak dokładna, fachowa, że tę skórę dało się później nałożyć na ciało. Normalnie nawlekli tę skórę na ciało przed pogrzebem. Makabra jak z horroru klasy B. Następnie po oskurowaniu go odcięła mu głowę, odcięła mu trochę mięśni z pośladków i ugotowała części jego ciała z pieczonymi ziemniakami, dynią, burakami, cukinią, kapustą i sosem. Ugotowała to wszystko w garze i następnie przygotowała nakrycie dla 2 osób. Przy talerzach położyła kartki z imionami jego 2 dzieci. Więc przygotowała obiad, gulasz z tatusia dla jego dzieci i podpisała, tak jak na weselach się podpisuje nakrycia, podpisała te talerze imieniem dzieci. W ogóle nie wiem, co ona myślała, że te dzieci wrócą do domu i nie zobaczą tej wiszącej skóry i tych rozbryzgów krwi i po prostu zasiądą do kolacji. Ja nie wiem, co ona myślała. W ogóle to był poranek, więc jaka kolacja. Przygotowała posiłek do zjedzenia dla dzieci swojego kochanka, a 3. porcję wyrzuciła za dom na trawnik. I nie wiadomo dokładnie, dlaczego to zrobiła. Jedni myślą, że zrobiła to dlatego, że sama próbowała zjeść i nie dała rady i wyrzuciła, a inni myślą, że rzuciła tę porcję dla psów. Ja myślę, że to była ta druga opcja, bo Kate wiedziała, co robi i po prostu chciała jeszcze bardziej podkreślić swoją pogardę dla tego mężczyzny i wyrzuciła jego ciało na pożarcie psów. Głowa Price'a była w garze z warzywami w piekarniku. I kiedy została odnaleziona, to jeszcze była ciepła. Garnek miał około 40-50 stopni Celsjusza. To wskazuje, że gotowanie odbyło się wczesnym rankiem. I ten specyficzny bulion, głowa faszerowana warzywami, jeszcze nie zdążyło ustygnąć. Następnie
to nie koniec. Kate przeniosła ciało, już oskurowane ciało Price'a, ułożyła go na fotelu, założyła mu nogę na nogę i lewe ramię, lewa ręka ściskała pustą butelkę po napoju. Więc upozorowała to ciało, jakby po prostu sobie siedziało z napojem. Ciało bez skóry i bez głowy. Do tego jeszcze na zdjęciu Price'a napisała liścik. Był zakrwawiony i pokryty kawałkami mięsa, takimi zaschniętymi. I ten liścik brzmiał tak. I to jest tłumaczenie bardzo źle napisanego liściku. Przypominam, że Kate była analfabetką, nie umiała pisać, słabo była wykształcona. Do tego dochodzi jeszcze specyficzny australijski akcent i żargon. Oni tam mówią slangiem niemal non-stop. Więc to jest takie sobie tłumaczenie, ale możecie nietłumaczenie zobaczyć w sieci. Tyle tylko, że to nietłumaczenie też jest bardzo trudne do zrozumienia, bo jest tam mnóstwo błędów. W każdym razie napisała coś takiego. Czas cię odzyskał, Jonathanie, za zgwałcenie mojej córki. To do Becky i za Rosa, za małego Johna. To są dzieci Price'a. Teraz pobaw się małym kutasem Johna, Johnie Price. Generalnie wskazywała, że ta zbrodnia została dokonana w zemście za zgwałcenie jej córki. Co jest oczywiście nieprawdą i to zostało bardzo szybko uznane za bezpodstawne. I tak, o 6 rano następnego dnia sąsiad zaczął się martwić, że Price, choć wyjeżdżał bardzo wcześnie rano do pracy, to jego samochód nadal stoi na podjeździe. What the fuck? Kiedy nie pojawił się w pracy, to pracodawca też się zmartwił i wysłał pracownika, żeby zobaczył, czy coś jest nie tak, czy wszystko może jest ok. I sąsiad wraz z pracownikiem próbowali pukać do domu, pukać do okien sypialni, bo może Price jeszcze śpi. No i w końcu zobaczyli, że na drzwiach wejściowych jest krew rozmazana i zadzwonili na policję. Policja przyjechała o 8 rano, wyłamała tylne drzwi, wpadli do środka i znaleźli to ułożone groteskowo ciało Price'a, a skórę, która wisiała na tym haku, to na początku wzięli za zasłonkę. Dopiero po chwili, jak się przyjrzeli, to zarejestrowali, że tam są nogi owłosione, ręce, tors i w ogóle. What the fuck? To ciało, to skóra, makabra. A w międzyczasie Kate sobie spała, bo zażyła mnóstwo tabletek nasennych. Kate nie przyznawała się do winy. 2 marca 2001 roku postawiono ją w stan oskarżenia pod zarzutem zamordowania Price'a. Cały czas twierdziła, że jest niewinna. Jej proces początkowo został wyznaczony na 23 lipca 2001 roku, ale został odroczony z powodu choroby jej adwokata i ponownie wyznaczono datę procesu na 15 października 2001 roku. Kiedy proces się rozpoczął, to sędzia Barry O'Keefe musiał rozmówić się z 60 kandydatami do ławy przysięgłych. Wtedy im powiedział, po pierwsze, jeżeli jesteście spokrewnieni, spowinowaceni lub w jakikolwiek sposób zachodzi tutaj konflikt interesów, to dziękujemy, nie możecie wziąć udziału w rozprawie. Kilka osób wtedy odpadło, ale 5 osób odpadło, kiedy sędzia przygotował ich na to, co będą widzieli. Powiedział, że zobaczycie makabryczne zdjęcia i usłyszycie makabryczne szczegóły i z uwagi na charakter tych dowodów, to możecie odejść. Możecie nie brać udziału w tym procesie. No i 5 osób skorzystało z tej furtki i odeszło. W końcu wybrano ławę przysięgłych. Adwokaci Knight rozmawiali z sędzią, żeby odroczyć proces jeszcze do następnego dnia, bo muszą się tutaj zapoznać z tymi wszystkimi zdjęciami. No i następnego ranka Kate przyznała się do winy i ławę przysięgłych odwołano. Więc całe to zamieszanie poszło na marne. Sędzia O'Keefe odroczył rozprawę i zlecił ocenę psychiatryczną Kate. Chciał ustalić, czy Kate w ogóle rozumie konsekwencje przyznania się do winy i czy w ogóle była w stanie przyznać się do winy, czy jest po prostu mentalnie na tyle stabilna, wiemy, że jest pierdolnięta, tak? Ale czy rozumie konsekwencje swojego czynu. Zespół prawny Kate planował ją bronić, twierdząc, że ma amnezję, że nie pamięta aktu dokonania tej zbrodni, że cierpi na dysocjację. No, większość psychiatrów zgodziło się z tym, ale uważali, że jest absolutnie zdrowa i była świadoma tego, co robi. 2 psychiatrów stwierdziło, że Kate cierpi na zaburzenie osobowości typu borderline, a patolog podkreślił w zasadzie, że to, co zrobiła, wynikało z jej charakteru, z jej osobowości,
z tego, że była Kate. Nie wynikało to wcale z zaburzenia osobowości i no chciał, żeby poszło w świat to, że jeśli ktoś cierpi na borderline, to wcale nie oznacza, że będzie mordował. Że to jest w ogóle, to się nie łączy, to jest pewna okoliczność po prostu, ale nie chciał, żeby osoby z zaburzeniami osobowości typu borderline były następnie stygmatyzowane właśnie przez pryzmat tego, co zrobiła Kate. Nigdy nie podano powodu przyznania się Kate do winy, a ona, poza tym, że się przyznała, to nie chciała brać odpowiedzialności za swoje czyny, odmawiała tego. Na rozprawie prawnicy wystosowali prośbę od Kate, że ona by nie chciała uczestniczyć we wszystkich rozprawach, ponieważ będą szokujące rzeczy i ona nie chce słuchać tego i słuchać tych strasznych faktów i ona prosi o zwolnienie z tego. Sąd to odrzucił. I całe szczęście, kuźwa, świrusko, ty to zrobiłaś i teraz nie chcesz o tym słuchać? Sieci słuchaj. Ponoć tak, patolog stwierdził, że na kościach nie było ani jednego śladu noża, nie było ani malutkiego zadrapania. Całe to skórowanie i dzielenie mięsem musiała zrobić osoba mega opanowana i z fachem w ręku, a wiemy, że Kate miała fach w ręku, bo przecież była świetna w rzeźni. Specjaliści uznali, że cały proces skórowania trwał około 30-60 minut, więc nie tak krótko, ale też nie tak długo. Kiedy Timothy Lyons, czyli jeden z patologów, zajął miejsce przy pulpicie dla świadków i zaczął opisywać to obdzieranie ze skóry i mówić o tym właśnie, że nie było na kościach żadnego śladu, opisywał też dekapitację, jak to się odbyło, to Kate zaczęła krzyczeć, wpadła w totalną histerię, krzyczała nie, 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 kopała w krzesła, w ogóle kiwała się w przód i w tył, no zrobiła taką szopkę tam, że musiała dostać jakieś środki uspokajające, żeby w ogóle móc kontynuować proces. 8 listopada sędzia O'Keefe powiedział, że charakter przestępstwa i brak skruchy Kate Knight wymaga najsurowszej kary i skazał ją na dożywocie bez zwolnienia warunkowego i nakazał oznaczyć jej dokumenty adnotacją nigdy nie zwalniać i zrobił to po raz pierwszy w historii Australii, kiedy to nałożono tak wysoką karę na kobietę. W czerwcu 2006 roku Kate odwołała się od wyroku dożywocia, twierdząc, że ta kara dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego jest nieadekwatna do czynu, jest zbyt surowa. Sędziowie Peter McClellan, Michael Adams i Megan Latham odrzucili tę apelację w sądzie apelacyjnym Nowej Południowej Walii we wrześniu już, a sędzia McClellan jeszcze napisał w swoim wyroku tak. To była przerażająca zbrodnia, prawie nie do uwierzenia w cywilizowanym społeczeństwie. Niektórzy policjanci, tak jak mówiłam, musieli pójść na urlopy. To wszystko było masakryczne, ale najgorsza rzecz, jaka się zdarzyła, to, że brat Johna Price'a, Bob, przychodził na wszystkie rozprawy, śledził cały ten proces i krótko po skazaniu Kate popełnił samobójstwo. Jeśli chodzi o dzieci Johna, to wciąż minęło już trochę lat, 20 lat. Jego dzieci wciąż są w żałobie, wciąż przeżywają to, co stało się z ojcem. Wcale się nie dziwię. Uniknęli zjedzenia taty, to w ogóle masakra. No bo wiecie, no Kate nie tylko go zabiła, ale zbezcześciła jego ciało. Po prostu to jest nie do wyobrażenia. Kate aktualnie spędza swoje dni w więzieniu, gdzie jest traktowana jako szefowa, co nas wcale nie dziwi, ale nie z tego względu, co myślimy, bo ponoć nie wdaje się już w bójki. W więzieniu jakby odnalazła spokój, jest dobra, a nawet jest taką jakby mediatorką, bo kiedy dwie więźniarki się kłócą, to ona przychodzi i je uspokaja, i stara się dojść do sedna konfliktu, jest taką dobrą naną. Tak ją nazywają, nana, czyli babunia, i wszyscy ją szanują, nawet strażnicy. Wstaje o 7 rano i pracuje przy jakichś takich drobnych pracach, które każdy wykonuje w tym więzieniu. Ona chyba tworzy słuchawki, tak mi się wydaje, takie ogłuszające, wyciszające. W celi w ogóle ma mnóstwo sztuki, jakiegoś takiego rękodzieła, szydełka, bo ona szydełkuje dużo. No i pomimo tego właśnie, że jest szanowana przez wszystkich, traktowana jest z taką trochę estymą i szacunkiem i respektem, to ma kategorię 4, czyli najwyższą według systemu w Australii, to co oznacza, że ona nigdy nie wyjdzie na zewnątrz, nawet na jakiś spacer i zawsze chodzi za nią 4 strażników.
No i to była makabryczna historia Catherine Knight, najgorszej kobiety w Australii. Jak Wam się podobało? Co myślicie o Catherine? Czy myślicie, że kara była odpowiednia, czy za niska, czy za wysoka? Chętnie poznam Waszą opinię, więc piszcie w komentarzach. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, wiecie gdzie mnie znaleźć. Wszystkie linki są w opisie do tego odcinka. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj i już z góry zapraszam Was do kolejnego odcinka, który będzie już niebawem. Trzymajcie się, pa pa!